I ją Siemanko, ja jestem Benek i witam Was w późnym Techniusie. I może nie jest to najgorętszy news, e, ponieważ już każdy mniej więcej wie, że Trump wygrał wybory, ale dzisiaj możemy je podsumować z takiej technologicznej strony. Co ze światem technologii po wygranej Trumpa? Ym, nie będę tutaj roztrząsał aspektów politycznych, sympatii ani antypatii. Nie powiem nawet jaki ja mam stosunek do Trumpa. E, Raczej podsumuję to, jak zareagował świat technologiczny, jak zareagowała giełda i czego możemy się spodziewać. W świecie technologii, oczywiście, bo cała polityka to już jest zupełnie inna bajka i od tego są mądrzejsze kanały. Więc wygrał Trump i na samym początku pierwszą rzeczą, pierwszym takim sprawdzianem dla mnie będzie, jak zareaguje świat technologii, i to już odpaliłem sobie. O dziewiątej było czasu polskiego, wiadomo, że wybory wygrał, a wiedziałem, że kilkadziesiąt minut później odpala się giełda. Więc wszedłem na swoje konto brokerskie i tam mam wszystkie te firmy wylistowane, tak z ciekawości, jak to wygląda i co? I jak tylko giełda w Stanach Zjednoczonych się otworzyła, już z informacją, którą dla wszystkich była wiadomo, że Trump wygrał, Wszystkie firmy technologiczne ruszyły do góry. Najmocniej ruszył Intel, czego poniekąd się spodziewałem, eee, że właśnie Intel ruszy najmocniej do góry, ale nie sądziłem, że aż tak mocno, eee, w pewnym momencie jak już gdzieś dość mocno dobił do tam ponad eee, złotówki na akcji zysku. No to ja sobie sprzedałem swoje akcje. Jakbym wyczekał do dzisiaj, to dzisiaj wbił Intel kolejną złotówkę ponad, a dokładnie złote 18 na chwilę obecną, chociaż giełda, jak ja to nagrywam, jeszcze będzie otwarta przez 15 minut. Nie już jest zamknięta, przepraszam, już jest zamknięta. E, tak czy inaczej, em, giełda zareagowała. Pozytywnie na tą wygraną. Wydaje mi się, że gdyby wygrała Harris, byłoby podobnie. Nie byłoby tak, że giełda byłaby na czerwono, byłoby dokładnie tak samo. Może bez aż tak dużego entuzjazmu na Intelu, jak był tym razem. Dlaczego? Ano dlatego, że prawdopodobnie i tutaj już przechodzimy do takich perypetii technologicznych, które będą nas dotyczyć, Trump. Będzie zaostrzał politykę sankcyjną wobec Chin, co robił za swojej poprzedniej kadencji, co dla nas, użytkowników, nie skończy się źle. Z naszego europejskiego punktu widzenia, no to to jest do dupy sprawa. Dlaczego? Dlatego, że my e, na wojnie, Stany Zjednoczone, Chiny, tracimy, może nie najwięcej, ale tracimy nic nie zyskując. Teoretycznie Stany Zjednoczone walczą o swoje i to, to nie, i tutaj ta polityka byłaby też chyba bardzo podobna, jakby wygrała Harris. Tam by nie było luzowania, zresztą to było widać, bo za administracji Bidena też ten pas był zaciskany. Może nie tak hardkorowo, jak robiła to poprzednia administracja Trumpa ale mimo wszystko ten pas sankcyjny był zaciskany, a nie luzowany, więc polityka Stanów Zjednoczonych, bez względu na to, jaka opcja rządzi, czy to Republikanie, czy demokraci, jest taka, że należy walczyć z Chinami i to jest jak najbardziej w ich interesie, więc no, tutaj ta dynamika, ten kierunek by się nie zmieniał pod żadnym względem, tylko jego siła, może się różnić. Wydaje mi się, że, z, e, że po prostu siła działań w tym kierunku Trumpa będzie mocniejsza niż byłaby Harris, e, co skończy się niestety prawdopodobnie dla nas większymi wzrostami cen. No bo jednak Chiny to jest ta tania elektronika, którą dostajemy. E, my Europejczycy nic na tym nie zyskujemy, że czy przewagę w tym mają Chiny czy, czy te Stany Zjednoczone. Być może Ktoś ma jakieś inne zdanie w tym kontekście, ale Stany Zjednoczone walczą o swoją dominację na rynku technologicznym, o tym, żeby to ich firmy zarabiały najwięcej i one dominowały i to, żeby one z całej reszty świata goliły hajs. Chiny walczą o to samo ze swojej strony, a my jesteśmy tymi ludźmi po środku którzy de facto płacą za te albo droższe, albo tańsze towary, więc albo te pieniądze idą do Stanów Zjednoczonych, albo idą do Chin, ale generalnie nie zostają u nas. Problem jest tylko taki, że jak idą do Chin, no to tam oni wytwarzają to taniej nie będę się rozwożył nad procesem produkcyjnym, czy warto dawać te pieniądze Chinom, czy warto dawać te pieniądze Stanom Zjednoczonym. Obiektywny fakt jest taki, że jakby u nas kończy się to wzrostem cen. Mniejszym bądź większym, ale wzrostem cen. I taka też będzie reakcja prawdopodobnie, taka też będzie, no może nie reakcja, ale e, pokłosie wygranej Trumpa, ale w przypadku wygranej Harris tu by się za dużo nie zmieniło. E, wydaje mi się, że ten, po prostu ten cen, ten wzrost cen, ta polityka będzie być może mocniejsza, ale to są tylko i wyłącznie dywagacje. Przekonamy się o tym w ciągu następnych kilku lat, jak to będzie wyglądało. No i drugi aspekt, czyli firmy technologiczne, z którymi Trump miał ostro napięku. Tam groził super, super, Supergergowi, Super kurde, tak, Supergergowi więzieniem. W ogóle to jest, to jest spoko, bo tutaj, jak przechodzę do firm technologicznych i do CEO firm technologicznych, którzy zaczęli Trumpowi gratulować, no to wiecie jak to jest. Tutaj najlepiej to moim zdaniem nie wiem, czy życie, taki film Królestwo Niebieskie obrazuje ta scena, jak e, Baldwin IV umiera, czyli ten taki niby dobry król, e, ten który holował na tron e, Jerozolimy. On umiera i wszyscy mówią, umarł król, niech żyje król i kłaniają się temu Baronowi De Louis czy coś takiego, e, który wiadomo, nikt, praktycznie nikt go tam nie lubił poza tym jego jednym przydupasem, który też był równie pierdzielnięty jak on, ale wszyscy mówią, umarł król, niech żyje Król i robią pokłon. No troszeczkę tak to wygląda w przypadku CEO firm technologicznych. Nie wiemy, czy oni darzą, czy też nie darzą Trumpa jakąś sympatią czy antypatią. Ale wszyscy zgodnie gratulują. Tim Cook, Zuckerberg, e, Sundar P.G.I., e, to jest e, CEO aktualny Alphabetu, czyli Google'a, e, Jeff Bezos, czyli od Amazonu, tutaj jest Andy Jess, e, kurczę, to jest, e, nie, to jest CEO Amazonu. Jeff Bezos to jest założyciel Amazonu, już nie jest CEO, racja. E, mm, CEO Microsoftu, CEO e, OpenAI i CEO Intela, CEO Qualcomma też mu gratulował, więc wszyscy ci, którzy się liczą, że tak powiem, w tych technologiach, gratulowali. Nie wiem, nie, nie wiem jak Jensen, Huang, jak, jak Lisa Su. Natomiast wiadomo, że teraz wszyscy gratulują, no bo trzeba dobrze z taką administracją żyć, która nadeszła, no bo to od nich wiele takich regulacji zależy, co my tam będziemy sobie robić. Nie czarujmy się: korporacje są potężne, mają dostęp do gigantycznych informacji. Mają masę pieniędzy, są potężne, ale koniec końców jeszcze rządów korpokratycznych nie mamy, i muszą się one mniej, lub bardziej dostosowywać do e, e, ograniczeń czy też takich restrykcji. Państwa, w którym działają i jakie one na nich nakłada. Więc na pewno nie będzie też tak, że nagle z jakiejś chęci zemsty Trump pozażyna wszystkie korporacje. Które, z którymi miał na przez te ostatnie lata, bo to byłby cios potężny dla gospodarki i raczej nie przysporzyłby mu fanów czy też zwolenników. Natomiast no, jak to będzie rozgrywane, to jest tutaj wielka niewiadoma. No, wiecie, dla nas, dla takich ludzi, których to jest też dla mnie taki wyznacznik troszeczkę, no może nie, o, to, to oczywiście to nie jest jakiś wyznacznik... I, Jednostronny czy też ostateczny, nie jest to jakiś, że tak powiem, wyrocznia, ale na pewno jest to jakiś taki papierek lakmusowy, którym można sobie pewne rzeczy sprawdzić, czy, które się dzieją, czy są dobre, czy są niedobre, a mianowicie jak reagują pewne rynki. No i generalnie giełda zareagowała bardzo pozytywnie. Wydaje mi się, wydaje mi się tutaj oczywiście e, nie, nie jestem jakoś pewny, ale że przy wyborze Harris byłoby podobnie. Wydaje mi się, że bardziej e, ta pozytywna reakcja giełdy była spowodowana tym, że po prostu nie rozpoczęły się zamieszki i wojna domowa w Stanach Zjednoczonych, i giełda stwierdziła, uff, czyli możemy nadal robić biznes w spokoju. Wiadomo, niektóre firmy Wiadomo, zareagowały bardziej pozytywnie, znaczy inwestorzy niektórych firm zareagowali bardziej pozytywnie, bo logiczne jest, że jak na przykład dochodzi do głosu ktoś, kto będzie radykalnie zaostrzał politykę wobec Chin, to firmy, które produkują na miejscu w Stanach Zjednoczonych, będą się miały lepiej. I tak jak na przykład General Motors, Tesla, Intel. Te firmy w jakiś sposób będą się raczej miały lepiej, no bo na ten taki przemysł wewnętrzny jest tam taka bardzo mocno, że tak powiem, no taki, taki, taki może nie socjalistyczny, no bo to byłby przesada, mówi się, że socjalistami to są bardziej ugrupowania lewicowe, aczkolwiek bardzo się to mocno miesza w dzisiejszych czasach, ale nie chcę też wchodzić w politykę, bo pewna taka polityka wewnętrzna, narodowościowa jest troszeczkę robiona po socjalistycznemu, z drugiej strony poglądy zostają skrajnie prawicowe i, i tak dlatego jakby te poglądy prawicowo-lewicowe bardzo się mieszają. Część ludzi Właściwie ludzie się określają jako prawica i lewica patrząc na poglądy e, takie, wiecie, życiowe, jakby to powiedzieć. No, Kurczę, no, nie, nie gospodarcze. O, patrząc na poglądy niegospodarcze, bardzo często określają swoje poglądy, jak e, dzielą się tutaj na prawicę i na lewicę. A z kolei na przykład bardzo często e, poglądy gospodarcze mają właśnie wręcz odwrotne. Określają się na przykład jako e, tradycyjny, z, e, o, opowiadają się za tradycyjnymi wartościami, e, za jakby mm, jakimś takim nie są jakoś super bardzo tolerancyjni i mówią, że przez to są prawicowi, nie? a jednocześnie w tym samym czasie mówią, że socjal jest spoko, że generalnie powinno się więcej pieniędzy dostawać od państwa i to jest typowo lewackie podejście. No, z kolei tak samo mają ludzie często po lewej stronie, że tutaj z jednej strony myślą, że są bardzo mocno lewicowi, no bo z drugiej strony chcą, chcą być bardzo tolerancyjni i tak dalej, ale gospodarczo to na przykład w ogóle się nikomu nie powinno pomagać i tak dalej, zresztą wiecie takie, takie troszeczkę to jest pomieszane, więc ciężko to w, w jakiś jednoznacznie stwierdzić, zwłaszcza, że zacząłem wchodzić w jakąś taką politykę i rzeczy światopoglądowe, w co nie do końca chcę wchodzić bardziej chodzi mi tutaj o takie aspekty technologiczne tak miało być w tym techniusie natomiast ciężko pominąć te takie kwestie światopoglądowe, bo one Niestety, albo stety, w zależności jak dla kogo, dla mnie osobiście, tutaj mogę wyrazić swoje zdanie. Niestety, zauważyłem, że w polityce w ostatnich latach te aspekty światopoglądowe są znacznie ważniejsze od gospodarczych. to są takie na zasadzie, że jednak idzie się na sztandarach do wyborów ze, ze światopoglądowymi hasłami, a przy okazji się mówi, no, że tam gospodarczo coś zrobimy, nie, obniżymy podatki damy jakiś socjal, coś tam jeszcze wybudujemy, będzie gitnie. Ale generalnie najgłośniejsze są te, które najbardziej dzielą ludzi, bo jednak światopoglądowe rzeczy najbardziej ludzi dzielą. A podstawą takiego dobrego zarządzania tłumem jest tak zwane stare i dobre dzieli rządź. Więc te bardziej takie dzielące, takie, takie. Polaryzujące społeczeństwo poglądy są dużo lepsze do pewnego zarządzania tłumem. No, a wiadomo, tą garstką osób, które są niezdecydowane, zarządza się tymi takimi mniejszymi hasłami, czy też mniej głośnymi, ale które dla jakiejś kolejnej większej grupki osób mogą być ważne. Ja nie mogę, w ogóle, w ogóle to nie, nie to był temat tego filmu. Tak czy inaczej, na chwilę obecną zobaczymy, jak to będzie. Wydaje mi się, że będzie drożej, jeżeli chodzi o elektronikę. E, niestety prawdopodobnie będziemy za sprzęt płacić coraz więcej. No cóż, e, i tak byśmy płacili coraz więcej, ale teraz będziemy płacić jeszcze więcej. Tak mi się wydaje. Oczywiście mogę się tutaj mylić. E, może się okazać, że nie wiem, że nagle robimy, mamy drugą kadencję Trumpa i Trump robi fikołek logiczny i mówi: Nie, no dobra, to z Chinami się już lubimy, luzujemy wszelkie sankcje, będzie git. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to będzie realizowane. E, tak czy inaczej, właśnie tutaj zaraz ktoś mi powie: No, przyszedł Benek i standardowo mówi: będzie tak, albo będzie tak. Będzie, będzie albo nie będzie, bez konkretów. No, konkrety są takie, że będzie drożej. No, bardziej drożej. No, tak, tak po prostu mi się wydaje. Nie mogę Wam powiedzieć, że jestem tego pewny, bo. Nie można być niczego pewnym, ale jestem całkiem o tym dość mocno przekonany. Tak czy inaczej, właśnie najbardziej, naj, taki najciekawszy dla mnie aspekt to był, to był właśnie ten umarł król, niech żyje król. Eee, wiadomo, wygrałaby Harris, oni by zrobili dokładnie to samo. Nikt nie wie, co oni tak naprawdę sobie myślą. No, raczej można podejrzewać, co myśli sobie Zuckerberg, któremu Trump groził więzieniem. A raczej nie pała do niego miłością, nie? A mimo to sławny slogan Umarł król, niech żyje król, został przez niego poniekąd wygłoszony. Więc jak widzicie, no, to, jest, to jest bardzo mocna strefa wpływów: to są e, potężne pieniądze, to jest władza, gdzie właściwie ściera się władza z potężnymi pieniędzmi. Czasami jedno oznacza drugie też jednocześnie. E, najczęściej zresztą. Natomiast no, e, tak widać, jak ta korpo demokracja bo tak, tak nie można powiedzieć o tym, że mamy korpokrację, bo jeszcze nie mamy. Eee, nie wiem, czy byłbym zadowolony z, takiej, z takiego rozwiązania. Korpokracja wydaje mi się, że jest bliższa być może technokracji niż demokracja, chociaż w sumie gdzieś chyba w rozkroku to stoi. Ko technokracja jest na pewno najlepsza, bo stawia na specjalistów w danych dziedzinach. Eee, demokracja stawia na tych Którzy najlepiej zarządzili tłumem, a korporacja stawia na pieniądze, czyli na generowanie zysku, taki gospodarczy, e, gospodarczy rozwój ponad, ponad wszystko. Nie wiem, to są ciekawe zagadnienia. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dzisiaj taki luźny temat, właśnie zobaczyłem ten temat tutaj e, i od razu stwierdziłem, że muszę sobie wpaść do Was o tym pogadać. Zachęcam do kulturalnych wypowiedzi, bo to świadczy o naszej klasie inteligencji, a nie o tym, kto głośniej krzyczy, kto jest zły, a kto jest dobry. Bo to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że jest bardzo dobrze zarządzane przez jedną ze stron, bez względu na to, jaka to strona jest. Eee, I koniec kropka. To jest z polityką jest jak z tymi wszystkimi firmami, za którymi się opowiadamy, że Jedni, właśnie ten system dwupartyjny bardzo fajnie to w Stanach Zjednoczonych pokazuje, natomiast widać, jak bardzo mocno ten system dwupartyjny no, jest taki, że ludzie się wahają. nie Mamy zmianę z demokratów na republikanów, i tak de facto, co teraz od trzech kadencji, czterech, pa, to mamy takie taką przemian. Raz jedni, raz drudzy, raz jedni, raz drudzy rządzą, bo ludzie się jednak wahają. W, w, troszeczkę mamy tak samo w technologii, że jakby, te, no i plus y, wiadomo, są wahający którzy troszeczkę chcą w jakiś sposób czegoś lepiej, no i jest ten żelazny elektorat troszeczkę jest tak właśnie to samo w technologii, gdzie są ci uber fanboje, do których absolutnie żadne argumenty nie docierają e, i, oczy, i, i, i jest ta wahająca się em, część, która z kolei przechodzi do tych firm, które w danym momencie prezentują się lepiej pod jakimś względem więc e, tak to się prezentuje. Mm, no i cóż, ja Wam za dzisiaj dziękuję. E, życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie, który prawdopodobnie już jutro. Dzięki wielkie. Nie będę już dalej drążył tego tematu, bo jest też dużo tutaj gadania, nie? Ale fajny temat, fajny. Ja sobie lubię tak do Was pogadać. Dobra, dzięki wielkie jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć.